Wilzionek to duch opiekuńczy, który bronił obejścia przed złymi czarami. Miał postać małego człowieczka i żył pod krzakiem czarnego bzu. Dlatego też zabobonny lud darzył tę rosnącą w pobliżu ludzkich siedlisk roślinę nabożną czcią. Nie wolno było bzu ścinać, wykopywać ani palić nim w piecu. Wylewano pod nim wodę po obmyciu zmarłego, by odpędzić nieszczęście. Niekiedy w desperacji pod krzak bzu zanoszono szczególnie mocno gorączkujące dziecko, by Bzionek zabrał z niego chorobę.